Witajcie, z tej strony Karol z kanału Piłka z innej strony. Dawno u mnie nie było wywiadu, ale wracamy. Dzisiaj moim gościem był Kacper Robieszczat, bramkarz Zagłębia Lubin oraz bohater akcji Murowane Pomaganie. Zachęcam do oglądania. Dzień dobry. To u pana. Cześć, hej. Już dzisiaj po treningu, tak? Tak, dzisiaj już po treningu. O 9 mieliśmy zbiórkę, o 10 trening na boisku. Trochę wcześniej szybko, bo wysokie temperatury, ale najważniejsze, że robota zrobiona. To się liczy. Chciałbym już szybko zacząć od głośnego ostatnio tematu związanego z panem, czyli od akcji Murowane Pomaganie. Skąd taka inicjatywa i co pana tak naprawdę zainspirowało? Inspirowałem się Dawidem Kownackim, akcją Dychal Kownasia, która miała miejsce kilka lat temu w Ekstraklasie. Tylko chciałem, jakby najważniejsza różnica w mojej akcji jest taka, że nie chciałem się zakładać z kibicem, jak to miało miejsce u Dawida, tylko chciałem, żeby moja akcja wszystkich razem zjednoczyła, wszystkich zawodników, trenerów, ogólnie ludzi związanych z piłką, kibiców i żeby to przez to, że ja ogólnie i wszyscy ci, co się włączą do tej akcji, będą wykonywać swoją pracę każdego dnia, że to po prostu będzie pomagać i zrobimy coś dobrego i po prostu te środki pieniężne przekażemy ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. A spodziewał się, że odwrót tej akcji będzie aż tak dobry? Na pewno liczyłem na to, że odbiór będzie dobry, ale nie spodziewałem się, że aż tak. Naprawdę zrobiło się, można powiedzieć, w całej Polsce, na wszystkich mediach jest bardzo głośno o tej akcji, z czego się bardzo cieszę. To pomaga nakręcać tę akcję i promować i ona się odbija przez to takim szerokim echem. Do akcji od razu dołączył Kacper Krtobierz. Czy on sam z siebie do niej dołączył, czy przekonywałeś go w jakimś sensie? Nie, to było tak, że ogłosiłem na Twitterze start akcji Murowane Pomaganie i Kacper Tobierz od razu jakby odpowiedział, czy może się dołączyć. Bardzo mnie to ucieszyło. W ogóle go nie namawiałem, była to tylko i wyłącznie jego inicjatywa. Razem ze mną jakby postanowił się jakby włączyć do tej akcji. Wpłaciliśmy po 1000 zł przed rozpoczęciem rozgrywek ekstraklasy na tak zwane rozruchowe. I bardzo się cieszę, że jakby jest nas dwóch. A to pierwsze 1000 zł, to już na pewno, które już pewnie zostało wpłacone, bo było czyste konto w meczu ze Śląskiem. Na jaki cel zostało wpłacone? Przez pierwszy miesiąc zbieramy jakby pieniądze na Fundację Serce dla Maluszka. Jest to jakby, jej jakby członkiem jest osoba przez wiele lat związana z Zagłębiem Lubin, nasz fotograf Tomasz Folta. On ma chorego synka i te pieniążki trafiają do niego. Rozumiem. To na razie odchodząc od tematu akcji Murowane Pomaganie, chciałbym wrócić do początku, czyli do samego początku kariery. Kto u pana zakiełkował to zainteresowanie futbolem? Tak naprawdę tata gdzieś zawsze, jak od małego, może jak byłem dzieckiem, to zawsze gdzieś bawiłem się tą piłką, ta piłka była obecna. Później już jeden jakby chłopak z mojej małej miejscowości, tam z której pochodzę, już zaczął chodzić na Beniaminka Krosno do szkółki piłkarskiej, przez co ja też jakby cały czas prosiłem tatę, żeby też mnie zapisał. No i tak w końcu pojechałem na pierwszy trening. Czyli jak się rozpoczęła ta kariera? Rozpoczęła się w Karpatach Krosno? Nie, na początku, tak jak mówiłem, jakby zapisałem się do szkółki Beniaminek Krosno i później bodajże w 5. klasie podstawowej jakby przeniosłem się z Beniaminka do Karpat Krosno i stamtąd później do Zagłębia Lubin. A czy od początku kariery był pan bramkarzem, czy zaczynał pan w polu? Zaczynałem jako obrońca, ale dosyć szybko zmieniłem, że tak powiem, swoją pozycję na bramkarza, bo nie będę ukrywał, nie chciało mi się biegać. No i przez to, że zmieniłem na bramkarza, chyba całkiem dobrze wyszło. Jak wspomniałeś, szybko było zainteresowanie od Zagłębia Lubin. Czy oni dostrzegli twój talent tak wcześnie? Było tak, że graliśmy Mistrzostwa Kadr Wojewódzkich, to było bodajże U13. Ja wtedy występowałem
występowałem w reprezentacji województwa podkarpackiego i cały turniej był bardzo dobry w moim wykonaniu. Też jakby w meczu bezpośrednim z województwem dolnośląskim dobrze się zaprezentowałem i właśnie po tym turnieju był odzew ze strony Zagłębia Lubin, że są zainteresowani. Następnie byłem dwa razy w Lubinie na testach. Raz byłem tydzień, po prostu trenowałem z drużyną w Lubinie, a raz byłem na turnieju w Holandii. I później jakby po tym okresie Akademia Zagłębia zdecydowała się, że jest mną zainteresowana i chcą mnie sprowadzić do siebie. Jak sam powiedziałeś, mieli wtedy, to było U13, to mieliś wtedy 12-13 lat i przejście do Zagłębia, domyślam się, że się wiązało z przeprowadzką, bo tak naprawdę między Krosnem a Lubinem, bo w Krośnie się urodziłeś, jest około 540 km różnicy, to czy kto podjął decyzję o przeprowadzce? Czy ty tak przekonywałeś rodziców, czy do rodziców należało ostatnie zdanie? Na pewno ja wiedziałem, że zainteresowanie ze strony Zagłębia jest dla mnie dużą szansą i jak najbardziej chcę spróbować. Nie miałem momentów zawahania. Oczywiście pewne wątpliwości w głowie się pojawiały, czy nie jest to za szybko, czy sobie poradzę, ale ja byłem zdeterminowany i wiedziałem, że chcę zostać piłkarzem, a taka jakby okazja, żeby przenieść się do Zagłębia Lubin, no to była dla mnie idealna okazja, więc skorzystałem z niej. Kto podjął decyzję? Na pewno razem z rodzicami, chociaż ja przekonywałem i bardzo chciałem, żeby ten transfer doszedł do skutku. Już uprzedziłeś moje pytanie, czy to była dla ciebie wielka szansa na rozwój, czy była obawa przed tym, że to może być za wcześnie? Co tak naprawdę wtedy miałeś w głowie, jak młody piłkarz ma się przenieść 500 kilometrów od miasta, od swojego domu, to co towarzyszy wtedy takiej osobie? Na pewno jest duża ekscytacja, też przyjeżdżając pierwszy raz do Lubina. Zobaczyłem całą bazę tutaj, ośrodek szkoleniowy, który składa się z 7 czy 8 boisk i od razu przy tym jest główny stadion, czyli jak można powiedzieć ten wierzchołek tej góry, na której każdy młody piłkarz chce się wspiąć. Wiedziałem, że jest to dla mnie duża szansa, że chcę ją wykorzystać. To jak mówiłem, czułem ekscytację i byłem po prostu gotowy, zdeterminowany do tego, żeby przyjść do Lubina i tutaj zacząć treningi z drużyną. Rozumiem, a czyli już odchodząc od tematu przeprowadzki i już zostając w Lubinie, od tamtych lat, czyli 2016 roku jesteś w Lubinie, w 2019 zostałeś członkiem drużyny seniorskiej i jeszcze w 2020 był wypożyczeniu do Głogowa. Kto dla ciebie był lub dalej jest największym wzorem do naśladowania w Zagłębiu? Bo wiele nazwisk się przewijało. Na pewno wiele nazwisk się przewijało, wielu trenerów i nie będę wskazywał jednego konkretnego. Po prostu od każdego trenera wyciągnąłem to, co miał najlepszego. Sprawdziłem sobie jakby, no jak, jako młody zawodnik ciągnąłem, jakby chłonąłem wiedzę jak gąbka, można powiedzieć. Chciałem jak najwięcej skorzystać z doświadczenia i umiejętności wiedzy trenerów też przede wszystkim. Ale tak jak mówiłem, nie będę wskazywał jednej konkretnej osoby, no bo nie chcę nikogo urazić. Każdy na pewno z ludzi, których spotkałem na swojej drodze, miał ogromny wpływ na to, w którym miejscu teraz jestem. Rozumiem, czyli nie było takiej jednej osoby, tylko wszyscy się przełożyli do i wszyscy byli wzorem takim do naśladowania dla ciebie. Tak, dokładnie. Od każdego trenera, od każdego człowieka, którego spotkałem w Lubinie czy też w Głogowie, starałem się wyciągnąć to, co ma najlepsze i po prostu wpoić do swojego kosztu piłkarskiego. Rozumiem. A jak już wspomniałem, bo wypożyczenie do Chrobrego Głogów, co ci tak naprawdę dało to wypożyczenie poza doświadczeniem? No to w dużej mierze, tak jak powiedziałeś, na pewno to było doświadczenie, ale też przede wszystkim był to pierwszy taki okres, w którym regularnie zacząłem grać w seniorach na poziomie centralnym, na zapleczu ekstraklasy. Na pewno dużo się nauczyłem, dużo lekcji, wyciągnąłem mnóstwo doświadczenia. Też w pierwszej lidze są piłkarze dobrzy, którzy mają przeszłość ekstraklasową. Więc na pewno też dojrzałem boiskowo i też na pewno jako człowiek też. Rozumiem. A w tym Chrobrym zagrałeś tak na dobrą sprawę pół sezonu, bo całą jesień, a drugą część, czyli wiosnę zagrał Rafał Leszczyński. Czy to powodem tego, że bronił Rafał Leszczyński była kontuzja kolana, co się przydarzyła w okresie przygotowawczym?
No tak, to tak jak powiedziałeś, cały okres przygotowawczy trenowałem z drużyną. 4 dni przed pierwszym meczem ligowym na wiosnę doznałem kontuzji kolana, wypadłem na 4 tygodnie i chrobry Gogu w trybie awaryjnym ściągnął Rafała Leścińskiego. Kiedy ja już wróciłem do zdrowia, Rafał bronił tak dobrze, że nie dawał pretekstu trenerom do zmiany. Więc po prostu pogodziłem się jakby z rolą rezerwowego, czekałem na swoją szansę, no i cały czas ciężko pracowałem, żeby mimo to, że nie gram, i tak cały czas iść do przodu i się rozwijać. A uważasz, że gdyby nie ta kontuzja, to broniłbyś cały sezon? Myślę, że tak. Okej. Okay. Co najlepiej wspominasz z tego okresu? Już zapytałem o co ci przyniosło to wzmocnienie, to wypożyczenie, ale co najlepiej z niego pamiętasz? Ciężko wskazać taki konkretny moment. Na pewno wiele było takich. Przede wszystkim pierwszy mecz, mój debiut w Głogowie. Graliśmy z późniejszym zdobywcą tytułu Pucharu Polski, Krakowią Kraków. Też, tak jak mówiłem, był to mój debiut. Też dobrze się zaprezentowałem, obroniłem karnego. I to myślę, że to jest taki jeden z fajniejszych momentów, który ciepło wspominam z Głogowa. Rozumiem. A czy samo takie granie w lidze, to czy to przyniosło radość, bo wcześniej grałeś bardziej w młodzieżowych drużynach, to czy to była wielka radość granie na szczeblu centralnym? Tak, myślę, że jakby marzeniem i celem każdego młodego piłkarza jest zdążyć to, żeby grać na jak najwyższym poziomie właśnie tej piłce seniorskiej, więc mimo, że byłem po debiucie w Ekstraklasie, bardzo się cieszyłem z tego, że idę do Głogowa na wypożyczenie i będzie mi dane grać w pierwszej lidze. A jak wspominasz pracę z Iwanem Dziurdziewiczem? Bardzo dobrze wspominam. Myślę, że super trener i świetny człowiek. Też dużo się od niego nauczyłem. Dał mi wiele wskazówek, jak wchodziłem właśnie do tej piłki seniorskiej na poziomie centralnym właśnie w Głogowie. I myślę, że też na pewno swoją rolę odegrał w moim rozwoju. Rozumiem. Już odchodząc teraz na dobre od dobrego Głogów, to chcę wrócić do Zagłębia. Z kim masz najlepsze relacje z Zagłębia, jeśli jest taka osoba? Obecnie jest to Bartek Kopacz, z którym razem na wyjazdach i obozach jesteśmy razem w pokoju. No wcześniej oczywiście Dominik Kładą, z którym setki godzin spędziliśmy razem na boisku i poprawialiśmy swoje umiejętności. Okej, okay. A teraz już takie stricte bramkarstwo, to skąd numer 89, bo to jest nietypowy numer dla bramkarza. Ale czy nietypowy numer? Każdy numer ma jakby swoją historię. A dlaczego ja tak wybrałem? Chciałem, żeby ten numer był wysoki i rzucał się w oczy, a numer 89 bardzo mi się podobał, jest charakterystyczny i dlatego taki wybrałem. Rozumiem, a czy jakie masz cele na ten sezon, na dobrą sprawę? Bo już było pierwsze czyste konto i wpłacone 1000 zł, a poza tym to jakie są cele? Przede wszystkim moja głowa jest nastawiona na to, żeby po prostu kroczyć od meczu do meczu. Każdego dnia jakby przygotowuję się na trening do nadchodzącego spotkania. Chcę być jak najlepiej do tego przygotowany, ciężko trenuję. Wykonuję po prostu cały czas swoją pracę, co by się nie działo. Czy idzie lepiej, czy gorzej, moja robota się nie zmienia. A cele, jakie sobie stawiam? Na pewno chcę iść do przodu, się ciągle rozwijać. I przede wszystkim regularnie grać. Myślę, że to odegra najważniejszą rolę w tym, że po prostu będę szedł do przodu i się rozwijał. A jesteśmy kilka dni po derbach Dolnego Śląska ze Śląskiem Wrocław. Wynik 0-0, ale możesz się pochwalić bardzo dobrym występem. 5 interwencji i jak już powiedzieliśmy, pierwsze 1000 zł w akcji Murowane Pomaganie. Jak oceniasz swój występ w tym meczu? Mój występ oceniam bardzo dobrze, tak jak powiedziałeś, miałem 5 interwencji. Głównie było to widoczne w pierwszej połowie, ale nie mogę powiedzieć o drugiej połowie, że byłem całkiem bezrobotny, bo też jakby praca bramkarza polega na tym, że wtedy, kiedy nie ma go w kamerze, no to on cały czas pracuje, pomaga kolegom się zorganizować, ustawiać i przez to też jakby zapobiegałem kontratakom ze strony drużyny Śląska. No wiadomo, to jest piłka nożna. Jeśli mamy piłkę, no to za kilka sekund jej nie będziemy mieć i trzeba będzie bronić się przed atakiem rywala. Dlatego to jakby cały mecz był robotny, jakby pracowity. W pierwszej połowie bardziej widoczny dla kibica, a w drugiej dalej byłem aktywny i dalej miałem co robić.
Rozumiem, a rękawice bramkarskie, o to chcę się zapytać, jaka jest różnica między jakby rękawicami, bo bramkarze mają różne rękawice, czy to Four Keepers, czy Adidas, są różne marki, a jaka jest różnica między różnymi markami, jeśli w ogóle jakaś jest? Myślę, że różnica jest jakaś na pewno, ale we wszystkich tych markach, których wymieniłeś, nie grałem. Na pewno wiem, jaka jest różnica, to różnica w kroju. Są na pewno roll dostępne, negative, flat. Ja osobiście gram tylko w rękawicach negative, z płaskim jakby, z płaską gąbką i takimi najbardziej odpowiadają. A czy to robi różnicę dla bramkarza, czy nie tyle marka, tyle jaki jest typ tej rękawicy? Rękawica na pewno pomaga, ale najważniejszy jest sam chwyt. Jeśli ktoś ma wypracowany dobrze chwyt piłki, no to rękawica mu tylko w tym pomoże. Czyli jeśli chodzi o umiejętności i rękawice, to procentowo ile się dokłada umiejętności, a ile same rękawice? Ciężko określić to procentowo, ale na pewno umiejętności odgrywają zdecydowanie największą rolę, a rękawice to jest tylko dodatek. Rozumiem. Odchodząc na razie od tematu rękawic, to na łamek weszło kilka dni temu, powiedzieli, że chcesz pokazać kibicom perspektywę piłkarza. Czy nie obawiasz się hejtu, jak po na przykład nieudanych paru występach i na przykład samego nieudanego występu Zagłębia, to nie obawiasz się, że na ciebie będzie wina, bo ty jesteś aktywny w tych mediach? Czy obawiać się? Nie obawiam, że będzie hejt na mnie, ale jestem tego świadomy, że może się tak zdarzyć. To normalne, to jest sport, że czasem zagramy świetne spotkanie, czasem troszkę gorsze. I tak jak powiedziałeś, ja jestem aktywny w mediach właśnie i to na mnie może ten hejt zlecieć, ale jestem na niego przygotowany. Przede wszystkim chcę, że jak ktoś chce mnie hejtować, no to żeby to przede wszystkim było w sposób merytoryczny, wtedy możemy rozmawiać, a nie żeby to po prostu było, że źle zagrałem i od razu cała fala krytyki spada na mnie. Rozumiem. A pytam o Iwana Dziurkiewicza, to jak ocenia pan, jak oceniasz pracę z trenerem Stokowcem? Bardzo dobrze oceniam pracę z trenerem Stokowcem. Myślę, że jest to trener idealnie wpasowujący się w filozofię Zagłębia Lubin, który ma taką akademię za sobą. Młodzieży w Lubinie, w zdolnej młodzieży w Lubinie nie brakuje, więc na pewno trener Stokowiec będzie korzystał z jej zasobów. Trener Stokowiec często mi podpowiada też, jak zagram lepsze spotkanie, no to po prostu w ramach kontroli woli mi powiedzieć, żeby grzecznie, żebym nie odleciał na ziemię, żebym nie odleciał po prostu, żebym jakby nie zwariował, chociaż mi to akurat nie grozi, bo twardo stąpam po ziemi i jestem sfokusowany na swojej robocie. Rozumiem, a to następne pytanie może być właśnie bardziej do trenera, ale ja uważam, że to jest, że piłkarze też mają ważne zdanie w tej kwestii. Został wprowadzony nowy przepis o młodzieżowcu, a ty sam takim jesteś. Co o nim sądzisz? Bo rzadko się pyta piłkarzy o to, co sądzą o tym nowym przepisie, że musi w drużynie zagrać 3000 minut młodzieżowiec. Myślę, że przepis o młodzieżowcu jest super sprawą. Pomaga promować młodych zawodników, co w konsekwencji potem drożej można ich sprzedać i przez to cała liga zyskuje prestiż. Tutaj jakby można znaleźć na pewno kilka perełek w polskiej lidze. W tym oczywiście ty. Tak, dokładnie. W Zagłębiu w meczu z Derbami zapisałem sobie, ty 5 młodzieżowców w sumie zagrało, ty 90 minut, Łukasz Łakomy także, tylko zszedł w 90 minucie, Tomasz Pięko 70, Adam Gratajczyk 10 i Rafał Adamski 20. Dobrze rozumiem, że w Zagłębiu nie ma obawy, że nie da się wypełnić tych 3000 minut. Nie ma. Tak jak powiedziałem ci wcześniej, dysponujemy świetną akademią z dużym zapleczem, tak samo ludzkim, ze zdolną młodzieżą, więc tutaj w Zagłębiu nie ma problemu z przepisem o młodzieżowcu. Zostając przy młodzieży, co mógłby pan poradzić młodemu bramkarzowi, komuś, kto aspiruje, żeby być bramkarzem? Przede wszystkim to, żeby wyznaczył sobie cel długoterminowy i krótkoterminowy. Te krótkoterminowe cele mają prowadzić do tego długoterminowego,
ale przede wszystkim, żeby każdego dnia ciężko trenował i nawet jak się zdarzają słabsze dni, słabsze treningi, żeby się nie zrażał, tylko uparcie, konsekwentnie dożył do tego, co sobie wyznaczył. A teraz trenerze bramkarzy. Grzegorz Szamotulski przez pewien czas był trenerem bramkarzy w Zagłębiu. Jak się pracowało z taką charyzmatyczną osobą? Z takim doświadczeniem? Bardzo dobrze się pracowało. Jak już gdzieś pewnie słyszałeś, dotarło się, że jestem jego synkiem. Współpracę wspominam bardzo dobrze i też na pewno dużo dobrego wniósł do mojego rozwoju piłkarskiego. Rozumiem, czyli tak naprawdę w większości pana twojej kariery dobrze wspominasz pracę z trenerami. Bo i Iwan Dziewicz, i Piotr Krystokowiec, i Grzegorz Szamotulski. Dlatego, że o żadnym trenerze nie mogę powiedzieć jego słowa. Po tym sezonie kończy ci się kontrakt w Zagłębiu. Czy toczą się już rozmowy na temat nowego kontraktu? Tak, rozmowy trwają. Rozumiem. Masz występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski, po 4 występy w U16 i U17. Czy w U20 i powołanie do U21. Gdzie widzi się Kasper Kubieszczot za lat kilka? Czy to jest reprezentacja pierwsza, seniorska i w jakiej lidze marzysz, żeby tak być? Oczywiście moim marzeniem jest gra w Premier League, ale jeśli miałaby to być inna topowa liga, w której jest ciepło, no to też nie będę narzekał. No i tak jak powiedziałeś, no, reprezentacja Polski seniorska to jest moje marzenie. Powiedziałeś Premier League, czy jest jakiś wymarzony klub, w którym chciałbyś zagrać? Liverpool, któremu też kibicuję osobiście. Rozumiem. To na pewno byłaby fajna historia, gdybyśmy mieli drugiego bramkarza w Liverpoolu, tak naprawdę trzeciego po Olszyńskim i po Dudku. Fajnie tak, by tak. Jakiś... Jeszcze Kamil Grabara był. Tak, dokładnie. Byłby. Jeszcze mi umknął. Czyli uprzedzając moje pytanie, czy masz ulubiony zespół, to Liverpool, tak? Tak, tak, dokładnie. Czy, i to już będzie ostatnie pytanie, czy grając w Karpatach Krosno byłeś również ich kibicem? Nie rozumiem pytania, jakby no na pewno Karpaty Krosno dużą rolę odegrały jakby w mojej przygodzie z piłką, ale czy byłem ich kibicem? Na pewno wtedy byłem młodszy i traktowałem to też jako pasję i też myślę, że można powiedzieć, że kibicowałem im. Rozumiem, pytam, ponieważ jak powiedziałem tacie, że będę z tobą rozmawiać i powiedziałem, że się wywodzisz z Karpatów, to zapytał, czy kojarzysz nić porozumienia między Karpatami a Unią Tarnów, bo rodzice są z Tarnowa i taty z kibicem Unii Tarnów. Coś mi tam świta, ale jakie tam są szczegóły, to nie do końca wiem. Aż tak wtajemniczony to nie jestem. Okej, bardzo panu dziękuję. Moim i państwa gościem był Kacper Kubieszczot. Dziękuję bardzo, Karol, za rozmowę. Dziękuję. Było bardzo miło. Dziękuję.